Siema na YouTubie, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Tym razem postanowiłem wrócić do Nergala, tylko że tym razem gram Nergala 6-1-1. Czyli gram tego, dwa razy Banshee, raz Anthropos, raz Leash. Mam tylko jednego Leasha, to trochę kiepsko. Trzy razy Arec Leash, dwa razy Widmo Zemsty, dwa razy Przątkę Losu, cztery razy Upiór, chociaż do tej Przątki Losu nie jestem jakoś specjalnie przekonany. Cztery razy Zombie Plagi, cztery razy Rycerz Wampirów, cztery razy Lamasu, dwa razy Pao, cztery Leashe, cztery Duchy, dwa Asasyny i cztery Gule. Szczerze mówiąc, ta Przątka to mnie jakoś tak nie bawi. Może wziąć bezcielesnego, wywalić to Przątkę i wziąć może to. No i zobacz, jak się taki deck spisze, najwyżej wywalę to, a wstawię z powrotem Przątkę Losu. No zobaczymy. Za 6. Co jeszcze można zagrać za 6? Za 6 można zagrać, znaczy za 6 piąk można zagrać jeszcze tego smoka. Biedę albo tkaczkę losu. Może tkaczkę losu. Mam jeszcze Wampirzego Lorda. Też mogę zagrać. A nie, zobaczę z tym ustawieniem, jak się zadziała. Co ja tutaj wymyśliłem? Mam 3T. Tym mogę wyciągnąć jakąś kartę z cmentarza, na przykład Banshee, tylko że przeciwnik musi mieć w ręce więcej kart ode mnie. Dobra, to zobaczę, jak mi pójdzie. Zacznę rozgrywkę. Dwa removale. Nie, nie chcę tego, jakiś bity ten deck. Dobra, Inferno. W sumie to mogę to wywalić albo postawić sobie stwora. Postawię stwora, gorzej jak gościu mi tu czarem grzmotnie. A no i to ryzyko. No zobaczymy. Jak będzie miał pocisk, to będzie kiepsko. Idzie w magię za 2. Co on w magii może zagrać za 2? Nie mam pojęcia. Chyba że chce święcie za 2, to może wystawić tutaj jakieś bulwy. W sumie Inferno z tego jest znane. Czyli ten nadymacz ogni piekielnych. No ciekawe, ile to kosztuje, bo nie pamiętam. Może można to usunąć z zbiorową mogiłą. Pytanie, czy jak to usuwam, to jak to, czy to ginie, czy nie ginie. Bo jak będzie to ginąć przy usuwaniu tego, to to i tak zada obrażenia. Ta bulwa. No imp. To impa mogę wywalić, czemu nie? To jest dość niebezpieczny stwór. Impa wywalę w kosmos. O, właśnie tak. Zostawię sobie kolejnego bezcielesnego. No i dobra. W sumie to mogę licznik zapodać, trochę zrąbałem. Magiczny, magiczny, magiczny za 3. O, gość szybko idzie w magię. Co on chce kombinować? Bomba. O, pięknie. Bomba. Nawet dobrze, że ten, że nie zadałem licznika. Bo bym teraz nie mógł zadać licznika. A tak zadam licznik i jest GG. Tego pana i koniec. Nie ma Lilima. Skuba w sumie nie Lilima. No i teraz może nawet Fireballa sobie zapodać, jak ma ochotę. Zginie tylko jedna jednostka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Traci tury, ucieka tym wynalazkiem. I tak by zginął i tak, bez różnicy. Świniaczek?
Pięknie, jeszcze na bezcielesnego świniaka postawił. Czy nie, no w sobie bezcielesny zginie w tej turze. Chyba, żeby go inaczej potraktować. Jakby to zrobić? Zaatakować go? Nie ma sensu. Jest kredensu. Coś takiego zrobię. Coś takiego zrobię. Coś takiego. No i coś takiego. Gorzej, jak wyskoczę z jakimś fireballem teraz, no to może być kiepsko. Zginą dwa moje duchy. To nie będzie ciekawe. Albo zginie. Albo zginie ghoul. Ale co zrobić? Świniaka trzeba było zakatrupić. Chociaż chce atakować, czy się uciekać gdzieś nim? Jak ucieknie, to znaczy, że fireballa może zagrać. No właśnie. No właśnie. No i jest fajnie. Pięknie. Cudownie. Po prostu cudownie. Dobra. Ten jest najlepszy. Całą grę będzie gościu nie uciekł. Co ja bym chciał postawić? Chciałbym postawić tego typa i tego typa. W sumie mogę tam licznik dać, żeby się chłopak... żeby zdrowiał. Teraz mi pierwszy damage wbije, boże. Nie, no drugi, bo pierwszy wbił. Dobre to było, naprawdę genialne. Fireball! Czemu nie? Zabija mojego kurna. Użył teleporta, spryciarz, no. No i tak jest GG, coś czuję. To będzie 5-6 damage'u mogę mu wbić. Mogę coś wyciągnąć nawet z cmentarza. Pytanie, czy chcę? Kurczę, jakbym miał ten, stertę złota, to bym to mógł skończyć już bezproblemowo. A tak nie skończę. Ale zaraz. Zaraz. Mogę to skończyć. Użyję tego, zostanie mi 4, wyciągnę to, Paosa mi wywali. To mi zostanie 3 akurat w sam raz. Ca dupa! Jaki fail, ale gościu się poddał. A takie fajne combo miałem już przygotowane na niego, że miałem Paosa wyciągnąć i GG i byłoby po zawodach. No i wziął się poddał, co zrobić. A bym wygrał, bo bym, kurczę, zbombardował go za 4, to by zostało mu 3. I za 3 bym go walnął w głowę Paosem i po zawodach by było. Tak, żeby byłoby GG. Dobra, to mogę wziąć. To mogę postawić. To mogę zwiększyć. What the fuck? Boże. Teraz będę musiał uciekać jak dureń. Ale licznik mogę mu zapodać. O! Zaklęcie z celu. Słowa. Dwa. Mogę kościotrów. God damn it, nie wierzę. To tutaj to mogę zaatakować. Zapodam ci licznik i tyle. Chociaż może i nie zapodam licznika. Bomba. Bomba. A może zapodam licznik. Nie będę się certolił. Zostawię tego typu. Lamasu, proszę.
nawet tutaj postawił Lamas. Zamiast postawić na tym typie, to on będzie walczył z bezcielesnym. Jak chce, to niech walczy. Ja sobie postawię poza tym, tak już całkowicie na marginesie, postawię sobie o tego pana. A może, o, a może tego. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma magii na Fireballa. Postawię sobie rysę wampirów. Tu mu bombę sprzedam. No i gucio. Dobra. Lama zginie, albo i nie zginie. Kto to wymyślił, ten czar? Jezus, on jest taki bez sensu. Trzy. Co on chce za trzy zagrać? Nie no, gościu idzie po Fireballa, ewidentnie, no. O, wow, to było genialne. Nawet nie zaatakował, nie? Z tego nie mogę skorzystać, z tego nie mogę, z tego nie mogę. Kurna, krepowata się zrobiła. Power. Ten typek, ten typek. Ten typek, ten typek. No i mogę zakończyć. Jakoś to tam wygląda. Będzie mój kurna rycerz wampirów robił za mięso armatne. Tylko że gościu teraz fireballem może grzmotnąć. Co nie będzie ciekawą opcją. Ciekawe, czy ma tego fireballa. To jest pytanie. Magia? Magia! Jezusie Nazareński. Trzyma mi w napięciu. O nie, to nie ma. To nie fajne. W sumie tak syf się zrobił, Boże. W sumie nawet lepszy byłby Fireball, Jezus Maria. Bo przynajmniej liczby przeżył, a tak nie przeżył. Boże, ale badziew się zrobił. Super, przesunął ten chłam tu. To ja sobie przesunę ten badziew tutaj. Teraz, co ja mogę zagrać? Dwie karty mogę postawić. Postawię tego typa tu. To postawię tu. Tym zaatakuję i to zginie. Ale mu zapodam licznik. Goodbye. Ten się będzie mordował z tym dziwnym rycerzem, co nie może nic zrobić. No chociaż coś tam może zrobić, jak użyje jakiegoś dopalacza, no ale... takie coś. Fireball? Nie, nie wygląda. Wygląda na lisza. Teraz co ja chcę zagrać? Tu mogę grzmotnąć. Tu mogę postawić widemko. Teraz pytanie, czy chcę dać tego typa? Czy może tego typa? Zaryzykuję i postawię może to coś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Licznik. Licznik, takim licznik. Na nim licznik. Dobra, super. Nic mi nie zrobił.
Christ, co on kombinuje. Już się boję po prostu. To zginie, albo to zginie, albo to zginie. Zależy, co on chce wybrać. Pewnie asasyna, no. Byłby głupi, jakby nie wybrał asasyna. O Boże, litości. Czy ja chcę tego użyć? Chyba chcę. Za 6 to zabiję ten wynalazek. Z tym kurczę płomienną bronią, płonącą bronią. Które będzie mu zadawać... O, a to jest grube. O, nie mam wyboru, muszę to zagrać. Tutaj bombę mu sprzedam. Mam nadzieję, że to zginie. Tutaj bomba. Tu bomba. Tu bomba. Ciekawe, czy mogę ściągnąć ten? Nie mogę tego removala użyć, Boże. Ale fail. Ile on ma? Drenaż życia 2. To zginie, bo nie zaatakuje nic. To mogę sobie... dobrać kartę? Dopiero sobie kartę. O! Mogę postawić pana Gula nawet. Tutaj chcę postawić Gula? To postawię. Dobra, typ zginął. Jest za 6, to będzie jakiś Armagedon pewnie. Albo ten badzie. Za 3. O nie, no bez jaj. Chryste, no fail. Jaką kartę mi dobrało, wymiękam. No teraz to mi dobrało kartę po prostu. O, zajebiste. Ta. A Boże, jaką gościu przewagę już teraz będzie miał, ja pierdziele. Boże, dwa removale, dwie trumny i jedna mogiła. No, no, najlepiej. Kolejna bezużyteczna jednostka. Pao. Mroczne odbicie? Boże, nie wierzę. Jeszcze mroczne odbicie wykombinował. Oho, a mi zombie dał, ale wypas. No dobra, to ja sobie walnę to. Przynajmniej mroczne odbicie zginie. Dobiorę sobie kartę. Wypas. Znaczy wypas to taki średni wypas, bo i tak postawię tylko jedną kartę. Boże, co za fail. Niestety removal nie działa na jednostki. Szkoda. Może lamasły, no. Jesus Christ. Ale mi zajebiste karty dobrało, nie no, nie wierzę. Lama, tutaj co się kryje? Nic się tu nie kryje. No, to lamą mogę zaatakować. Czy lamę mogę zaatakować w sumie? Moim niepowstrzymanym piorem. Będzie za 5, za 8. Dobra, dobiorę sobie kartę. 6, 8, 11. No to kicha.
zombiaczka postawić. Zrobię jakieś takie combo, w razie W, jakby chciał coś postawić nieciekawego. To mogę użyć? Tak, mogę użyć, ale na swojej karcie pewnie. Dobra. Co on wykombinuje? Dobrą kartę. Co on tam ma? Co on tam ma? Boże. To przeżyje, chyba że go czymś zabije. Jezus, znowu jakieś mroczne odbicie, no nie wierzę. No i nie przeżyje mój upór, niestety. Dobra, zombiak przynajmniej padnie. A ciekawe, czy tym mogę zabić na przykład. No, niestety nie mogę zabić tego mrocznego odbicia tym. Trochę failowo. To biorę sobie kartę. Może będzie pao. Boże, to by mi uratowało tyłek. Tak, będzie pao. Z drewna chyba. Dobra, to zabiję. Za 6 damage'u. Boże, jeden punkt. Nie. O litości. Jest karta? Jest. Dobra. Bang. 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 Ustawię moje widmo. Niech się czai. No i dobra, zakończę. Jeden punkt na Adarze Maliku, Boże. Ja nawet zombie przeżyje. Zajebiście. Myślałem, że zombie zakatrupi. O, fireball. Nie na tym, no dokładnie. No a co zrobić? O. Tu to postawi. Postawi to. Jeszcze ma jeszcze jakąś kartę. Teraz to mu się rzeczywiście to przyda. Może chcę zobaczyć jaką ma kartę następną. To i tak przegrał, co za różnica. Dobra, to zabiję sobie. Ja i sobie wygram. No, nie wiem, co on kombinował. Chyba nie wiedział w ogóle, co ma zrobić. Już pod koniec do tego sobie odpalił to. No dobra. No, zaraz mi pyknie następny poziom. No okej, YouTube, to były dwie gierki Nergalem. Nergalem na pewno więcej będzie tego 6-1-1, także będę testował różne ustawienia ze swoją talią. Na razie poszło mi całkiem nieźle, chociaż tych kurna za dużo mi tych łudów szczęścia wywaliło. Tego za dużo było. To jest dość przydatne, no ale w sumie w tym momencie nie było przydatne. No i tak, będę kombinował jeszcze tutaj z tymi za 4 na pewno coś. Może będę z drzewem coś kombinował. Z tymi łucznikami coś pokombinuję, może z tą przątką losu coś pokombinuję. No i na pewno można wampira próbować wrzucić, można gnijące lamasy wrzucić. To są wszystko zajebiste karty. Można wrzucić kaczkę losu, można wrzucić upiornego smoka. To są wszystko bardzo dobre karty. Jeżeli gramy Banshee, to równie dobrze możemy grać te karty, także to w sumie są bardzo silne karty. Banshee zabija na miejscu, ale jest dość słabo, no i atak to tylko 2 i 3 punkty zdrowia. Znowu te nie zabijają na miejscu, ale są bardzo mocne karty, tak czy siak są bardzo mocne. No, smok jest pełnym wypasem, po prostu 7 punktów zdrowia i jest bezcielesny, także jak postawić go na jakieś jednostki niemagiczne, to on po prostu je miażdży. To trzeba w niego walić jakąś magią, bo po prostu się nie wyrobi, ten smok jest zbyt potężny. No, Lamasu też jest niezła infekcja 2, to jest dość silna karta, chociaż szkoda, że nie ma jakiejś tam regeneracji, albo jakiejś ten czegokolwiek, co by odnawiało jej z życia, regeneracja, albo drenażu życia. No, to wampir ma drenaż na poziomie 3, to gruby drenaż.
No, także coś będę na pewno kminił, będę jakieś różne ustawienia testował, także sobie jakieś tam, jak chcecie zobaczyć jakąś dobrą talię na Nergalu, to sobie oglądajcie te filmiki, może coś tam wybierzecie dla siebie, jakąś talię, która wam będzie pasować. No okej, na razie YouTube, dzięki za oglądanie, hej!